dzisiejsze święto, które nazywa się Świętem Zamku, zostało po raz pierwszy jak gdyby zainicjowane po to, aby pokazać zamek w środku, właściwie można powiedzieć w otoczeniu, przede wszystkim na kanwie imprez, które tu się będą odbywały, więc są to koncerty, jest to plener malarski, jest to przede wszystkim wieczorny koncert chóru Novum, który jak gdyby zakończy całą imprezę, chociaż tak naprawdę będzie jeszcze później biesiada na dziedzińcu, która będzie się dalej odbywała. Natomiast ideą jest to, aby otworzyć tak naprawdę sezon letni w zamku. Jest to pierwsza impreza, za tydzień rozpoczynamy kolejny rajd 16 już pojazdów zabytkowych. Później, że tak powiem, będą imprezy już też letnie dla dzieci, czyli Dzień Dziecka, no i pozostałe też imprezy plenerowe. Natomiast dzisiejsza impreza jest typowo skierowana na otwarcie się jako zamku, na, można powiedzieć, dla wszystkich jak gdyby mieszkańców i gości, którzy tutaj do nas przyjadą. Za chwileczkę, za jakieś 15 minut nastąpi oficjalne otwarcie, w którym rycerze, właściwie żołnierze rzymscy z organizacji Jucundus wkroczą po zamku. Nasza reprezentacja przekaże klucze do zamku na ten czas, także aby dzisiaj mogli tutaj spokojnie wszelkie jakieś harce mogli tutaj urządzać do późnych godzin wieczornych. No, praktycznie można powiedzieć, że spodziewamy się tutaj dzisiaj dużej frekwencji. Widać, że plener jest tutaj dla nas łaskawy, pogoda też, także myślimy, że będzie tutaj ładna frekwencja, impreza się nam uda. W stronie zamku zbliża się do nas oddział żołnierzy rzymskich. Za chwilę wejdą na most od strony północnej i podejdą pod wejście główne zamku. Przed zamkiem zgromadzili się dworzanie, którzy w sposób symboliczny przekażą klucze do zamku, tak aby dzisiejszy dzień jako święto mogło być dniem otwartym. Następuje akt przekazania kluczy zamku żołnierzom rzymskim ze Stowarzyszenia Jucundus.
wychodzi na zewnątrz, odbywają się imprezy, będą trwały dzisiaj jeszcze do wieczora. Rozumiem, że część z Państwa jest właśnie jeszcze tam, być może ktoś dotrze. Dziękujemy bardzo za zaproszenie zamku, aby to święto uświetnił właśnie chór Novum. I to jest właśnie drugi powód do wielkiego mojego zadowolenia. Otóż chór Novum po raz pierwszy koncertuje w tej sali balowej, ale po raz pierwszy jakby niezupełnie. Chór istnieje od niespełna roku, ale pokazał się Państwu tutaj, społeczeństwu Ryzyny, już w innych okolicznościach. Dał koncert kolęd w kościele parafialnym, również uczestniczył w oprawie muzycznej Drogi Krzyżowej w tymże kościele, a teraz śpiewa w koncercie wiosennym. Ale powiedziałem, że to i debiut, i nie debiut, ponieważ ten chór kontynuuje wieloletnią tradycję. Jeszcze do niedawna chóru uczelnionego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, chóru Comenius, wcześniej chóru Kolegium Nauczycielskiego, także chóru Halka działającego tutaj w Rydzynie, a zawsze dyrygentem tego chóru i twórcą właściwie była Alina Pietrzak. Także ja przyzwyczaiłem się do tego i myślę, że wielu z Państwa również, że chodziliśmy na koncerty po prostu chóru